Witam wszystkich na progu poniedziałkowego dnia 18 stycznia 2021 roku. A zarazem witam Was wszystkich na progu nowego ekumenicznego tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się ekumenicznego tygodnia. A są to słowa emanujące z perykopy Ewangelii według świętego Jana z 15 rozdziału, gdzie w wierszach od 5 do 9 można przeczytać, a są one spięte klamrą tegoż hasła. Trwajcie w mojej miłości i przynoście obfity owoc. I stając na progu ekumenicznego tygodnia, wielu stawia sobie pytanie, czy jest on w ogóle potrzebny, czy ma on jakikolwiek sens. Inni jeszcze dalej brną w swoim zacietrzewieniu i zamykaniu się na chrześcijan innych denominacji. Tymczasem ekumenizm jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. On jest wypełnieniem Chrystusowego Testamentu. To przecież Pan Jezus w czasie arcykapłańskiej modlitwy woła: Ojcze, chcę, aby oni byli jedno jak ja w Tobie. Tak, ekumenia, ekumenizm wzywa nas do jedności, do koinonii, do wypełniania Chrystusowego prawa miłości i dobroci. W ekumenii nie chodzi o uprawianie prozelityzmu, czyli łowienie w cudzym stawie, o udowadnianiu, kto ma rację. Nie, to błędne odczytywanie ekumenii. W ekumenii chodzi o Chrystusa. Tylko czy ja zdaję sobie z tego sprawę? Dziś jest wiele chrześcijańskich wyznań. Każdy ma swoją tożsamość, swój własny charakter. I dobrze, że tak jest, gdyż w różnorodności tkwi wielka siła, jak kiedyś powiedział twórca ruchu ekumenicznego arcybiskup Uppsali Nathan Söderblom. W niej jest wielki potencjał zwiastowania Ewangelii. Przypomnij sobie, bracie i siostro, jak pierwsi chrześcijanie się kłócili, kto jest ważniejszym, kto ma rację, kto powinien być stawiany z nich na piedestale. Jedni mówili, że są Piotrowi, inni Apolosowi, jeszcze inni Pawłowi. Tymczasem apostoł bardzo wyraźnie powiada, że wszyscy są Chrystusowi. I tu potrzeba niewątpliwie wspólnego zatrzymania się u stóp Chrystusa. To jest potrzebne, aby ładować chrześcijański akumulator, by swoim życiem, zachowaniem, postępowaniem, by swoją mową składać świadectwo o tym, którego wspólnie wyznajemy. Bóg jest miłością i w swojej miłości posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa. On narodził się w Betlejem, potem poszedł na Golgotę, gdzie umarł, nie za jedną grupę chrześcijańską, ale za każdego człowieka. On nie pytał, czy jesteś ewangelikiem, rzymskim katolikiem, prawosławnym, czy członkiem wolnego kościoła. On nie, nic z tych rzeczy. On chce swoją miłością dotykać i dotyka każdego człowieka. On chce, by jego wyznawcy tą miłością żyli i nawzajem sobie służyli. To nie może być tylko i wyłącznie miłość ekumenicznego tygodnia, a więc jednego tygodnia w roku. To musi być miłość czysta, która się nie nadyma, nie unosi się, która jest prawdą, która wszystkiemu wierzy, ale także przebacza. Prawdziwa miłość jest czynem, jest służbą. Jak nigdy dotąd świat potrzebuje takiego bezinteresownego, szczerego, nieobłudnego świadectwa wiary. Świat potrzebuje Twojej, mojej chrześcijańskiej miłości. To miłość, chrześcijańska miłość, zakrywa mnóstwo grzechów.
Tej miłości możemy uczyć się jeden od drugiego. Tej miłości możemy nauczyć się wspólnie wołając: Święta miłość Jezusowa, niech połączy nas. O ten płomień rozniecajmy, jeśli w sercu skaz. W tej miłości sił nabędzie, do zwycięstwa sił. Wszelki krzyż już łatwo zniesie, choćby ciężkim był. Zachęcam każdego. Trwajmy w chrześcijańskiej społeczności z sobą i Jezusem Chrystusem. Służmy sobie miłością. Amen. Tak niech się stanie. Życzę każdemu z Was dobrego ekumenicznego tygodnia. Życzę wielu ekumenicznych wzruszeń, pojednań i wzmocnień nieustającą miłością Jezusem Chrystusem. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.